Cześć, witam Cię w kolejnym czytelniczym czwartku. Tydzień temu było coś dla najmłodszych czytelników, natomiast dzisiaj wybierzemy coś dla nastolatków. Sześć najważniejszych decyzji, które kiedykolwiek podejmujesz. Poradnik dla nastolatków, czyli dobre rady na trudne czasy. Książka, która powinna być wykorzystywana w taki sposób, aby była dedykowana osobno jednemu dziecku. Dlatego, że w tej książce są miejsca, w których można wypełniać, z którymi się pracuje. To nie jest książka, którą się czyta tak po prostu do poduszki, jak powieść, tylko to jest książka taka coachingowa, w której pracujemy nad sobą. Super byłoby, gdyby taki podręcznik miał wychowawca i rodzice, ponieważ w tym momencie, kiedy połączymy te trzy siły, jesteśmy w stanie naprawdę zdziałać najwięcej, zmaksymalizować pozytywne efekty, których się spodziewamy. Co w tej książce możemy znaleźć? Ja dzisiaj bardzo krótko, dlatego że ta książka broni się sama i tutaj przegadanie to nie będzie nic dobrego. Sam autor mówi już bardzo wiele. Wszystkie książki Coveya i jego synów to jest po prostu perełka w dzisiejszym czasie. To są książki o wartościach bardzo wysokich, takich, które w dzisiejszym pędzie są zapominane, ale przedstawione w bardzo taki przyswajalny sposób i taki bardzo na czasie właśnie. Książka jest podzielona na rozdziały, takie jak na przykład szkoła. Ja przeczytam kilka takich podtytułów, które pokażą Wam, co tak naprawdę się tam znajduje. Dlaczego nieukończenie szkoły zmniejsza potencjał zarabiania pieniędzy? Gdzie znaleźć motywację, gdy jej brakuje? 7 tajemnic zdobywania dobrych stopni. Jak pokonać zaburzenia uczenia się? Jak przygotować się do studiów i znaleźć pieniądze na ich opłacenie? Zobaczcie, jak bardzo życiowo, jak świetnie skonstruowane są te treści. Przyjaźń. Jak przetrwać w grze o popularność? Co zrobić, jeśli się nie ma przyjaciół? Jak być przyjacielem, którego chciałoby się mieć? Jak sobie poradzić z pyskówkami? Co należy wiedzieć o gangach? Jak dać sobie radę z presją rówieśników? Rodzice. Podtytuł: Ale żenada. Jak nawiązać dobre układy z mamą i tatą? Jak jednym argumentem wytrącić rodzicom broń z ręki? 4 magiczne formuły zawsze skuteczne w rozmowie z rodzicami. Jak przetrwać rozwód? Jak radzić sobie z syndromem, dlaczego nie możesz być taki jak twój brat? Co zrobić, gdy rodzice są porządnie zaburzeni i trzeba ich sobie wychować? Jest także rozdział na temat randek, seksu i nałogów. Czy tutaj... Może też, tak. Nie chciałabym Was zanudzać, ale myślę, że tutaj warto, tym bardziej, że są to takie tematy, które mogą być troszkę dla nas problematyczne, ale są one przedstawione w bardzo taki życiowy i poważny sposób. W związku z czym naprawdę polecam nawet do przygotowania lekcji wychowawczych. Inteligentne randkowanie. A więc nie masz nikogo? I co z tego? Dlaczego nie należy stawiać swojego chłopaka lub dziewczyny na piedestale swojego życia? Co powinno Cię zaniepokoić w Twoim związku z drugą osobą? Czy to są choroby weneryczne i dlaczego powinieneś się nimi niepokoić? Każdy rozdział genialny. Nałogi. 3 brutalne realia nałogów. Prawda o alkoholu, amfetaminie i tak dalej, sterydach, kokainie. To nie jest ta sama marihuana, którą palili Twoi rodzice. Jak pokonać uzależnienie? Narkotyk XXI wieku. Gdzie można kupić doskonałe chipsy? Taki tajemniczy podrozdział. Ja do tych nałogów bym tutaj chciała na momencik jeszcze nawiązać i później do rozdziału o rodzicach, dlatego że to są chyba najtrudniejsze takie wyzwania dla wychowawcy. Relacje z rodzicami, od których wszystko się zaczyna i problemy, i później rozwiązanie tych problemów, i nałogi, z którymi walczymy i często przegrywamy. Ja wielokrotnie też przegrałam, jeżeli chodzi o nałogi moich uczniów. I to jest taką trochę moją bolączką. W momencie, kiedy my nie próbowaliśmy na przykład narkotyków, czy nie paliliśmy nawet papierosów, nie jesteśmy w tej kwestii żadnym autorytetem dla naszych uczniów, jeżeli chodzi o taki element pozbywania się nałogu, wychodzenia z nałogu, czy radzenia sobie bez takich dopalaczy.
Poza tym często wymigują się tym, że no Maryśka to nie narkotyk, w związku z czym pani nie wie, o czym pani nawet mówi i nie należy się tym przejmować. I takie argumenty bardzo często słyszałam. W tym rozdziale bardzo dużo jest historii osób, przytoczonych osób, które opowiadają ze swojego punktu widzenia nastoletniego, jak to wyglądało, od czego się zaczęło i jak bardzo ciężko później było z tego wyjść. Jest także mowa o uzależnieniu, o którym bardzo mało się mówi, o pornografii. Świetnie napisane. Moim zdaniem naprawdę super start do tego, żeby wartościowe lekcje, trudne, ale bardzo wartościowe, przeprowadzić, lekcje wychowawcze w szkole, ale także rozmowy ze swoimi dziećmi. Fajnie byłoby, gdyby chociaż taka jedna książka na szkołę się pojawiła i można było chociażby po prostu kopiować poszczególne rozdziały i między wychowawcami się nimi wymieniać, a także między rodzicami, bo to są naprawdę treści i tematy w tak fajny sposób przedstawione, że są bardzo pomocne. I na deser zostawiłam sobie rzecz, która mnie ujęła najbardziej i o której też opowiadam na fit wychowawcy, a także opowiedziałam na fit edukampie, który był tydzień temu. Nie powiem Wam niestety nic na temat tego szkolenia, chociaż wierzę w to, że wyszło genialnie, ponieważ ja to nagrywam przed jeszcze, zanim szkolenie nastąpiło. Ale mam nadzieję, że wszystko poszło super. I na tym szkoleniu także mówiłam na temat ankiety, którą można się posiłkować podczas zebrania rodziców po to, aby pokazać i rodzicom, i uczniom, to takie zebranie, na którym biorą udział wszyscy zainteresowani, czyli uczniowie, rodzice i nauczyciele, bo takie są najlepsze, najbardziej skuteczne. Gdzie tkwi problem? To znaczy, nie potrafimy się ze sobą dogadać, ponieważ bardzo niewiele o sobie wiemy. I tutaj, słuchajcie, są takie pytania, które stawiają do pionu. Na przykład, jak dobrze znasz swoją mamę czy swojego tatę? Jakie jest największe niespełnione marzenie mamy, taty? Na czym polegała pierwsza praca mamy, taty na pełen etat? Jak się poznali twoi rodzice? I kilka pytań, jak dobrze znasz swojego nastolatka? Jaki jest czuły punkt twojego nastolatka? Co go naprawdę doprowadza do szału? Jaka jest ulubiona strona internetowa twojego nastolatka? To bardzo często wypieramy, że nasze dzieci nie przesiadują w internecie, nie słuchają youtuberów, nie marzą o tym, żeby być na ich miejscu, co jest po prostu nieprawdą i w ogóle bez sensu jest wierzyć w taką urojoną rzeczywistość. Fajnie byłoby w nią wejść i po prostu porozmawiać na ten temat. O czym twój nastolatek naprawdę chciałby z tobą porozmawiać, ale się boi? Jak widzicie, pytania, treści, takie, które trochę pionizują, które pokazują, w jakim punkcie życia jesteśmy i pomagają wrócić do właściwego poziomu i do pionu w zasadzie. Dlatego bardzo gorąco polecam tę książkę. Będzie oczywiście link w opisie. Ja mam nadzieję, że podzielicie się ze mną Waszymi spostrzeżeniami, jeżeli ktoś już po tę książkę sięgnął, może już ktoś z niej realizował jakieś lekcje wychowawcze. Byłabym ciekawa, jak to przebiegło i jaki w ogóle był odzew Waszych nastolatków na tę lekturę. Do zobaczenia za tydzień.